Dziękuję bardzo, panie marszałku, panie ministrze, wysoka izbo. Chciałbym przypomnieć wysokiej izbie znamienne słowa, które przeszły do historii, a ich autorem był niemiecki pastor Martin Niemöller, który powiedział tak: kiedy przyszli po Żydów, nie protestowałem, bo przecież nie byłem Żydem. Kiedy przyszli po komunistów, nie protestowałem, bo nie byłem komunistą. Kiedy przyszli po socjaldemokratów, nie protestowałem, bo nie byłem socjaldemokratą. Kiedy przyszli po związkowców, nie protestowałem, bo nie byłem związkowcem. Kiedy przyszli po mnie, nikt nie protestował, ponieważ już nikogo nie było. Po kogo dziś możemy przyjść? Po kogo dziś, w cudzysłowie, możemy, kim można się dzisiaj, oczywiście w cudzysłowie, zainteresować? Niestety po tym tragicznym wymowie, wzór pastora Niemöllera, możemy podstawiać każdego z nas. Każdego z nas tylko dlatego, że różnimy się czymś tam od reszty społeczności. W moim odczuciu mamy dzisiaj do czynienia z sytuacją, że brzmi nie pierwszy, ale ostatni dzwonek ostrzegawczy. Jeśli teraz każdy, państwo polskie przede wszystkim, ale każdy z nas, i tutaj utożsamiam się ze słowami pana marszałka Stefaniuka, w narodzie musi być siła, by zatrzymać pewien ten pseudopatriotyczny pochód. Jeżeli nie przejdziemy obojętnie na tym, co dzisiaj głoszą, a co gorsze, jutro mogą wcielić w życie te skrajnie, jednak użyję tego słowa, prawicowe, wręcz faszyzujące organizacje, to może być za późno, możemy obudzić się kiedyś w kraju pastora Niemöllera, a wtedy już po prostu będzie za późno. I absolutnie nie przekonuje mnie tutaj słowa o jakimś patriotyzmie tych ludzi. Machanie biało-czerwoną flagą i wrzeszczenie hymnu narodowego nie jest odznaką patriotyzmu, nie jest jego wyznacznikiem. Patriotą nigdy nie będzie ten, który w grupie ma odwagę podnieść zaciśniętą pięść, ale boi się odsłonić własną twarz. I powtarzam to, co mówił pan marszałek Stefaniuk. W nas, przede wszystkim w nas musi znaleźć się siła, aby zatrzymać pewien proces, który niestety następuje. Dziękuję uprzejmie.